Premiera procesorów Ryzen Serii 9000 okazała się być z lekka niewypałem. Choć AMD obiecywało znaczną poprawę wydajności, to testy wykonywane przez niezależnych recenzentów zdawały się temu przeczyć. Architektura Zen 5 czasami notowała jednocyfrowy wzrost wydajności nad Zen 4, a czasami odnotowywany był spadek. My jednak nie będziemy tracić tu czasu na omawianiu branżowych dram, a zajmiemy się faktami. Fakty są takie, że przez te wszystkie lata system Windows wcale nie był poprawnie zoptymalizowany pod procesory serii Ryzen. I choć problem ten dotyczy w największej mierze architektury Zen 5, bo ta miejscami straciła nawet do 36% wydajności, to jak informuje MD, brak poprawnej optymalizacji w Windows obniża wydajność także starszych procesorów bazujących na Zen 3 i Zen 4. Tak więc jak duży wpływ na wydajność GPD WinMax 2 ma najnowsza aktualizacja systemu Windows? Czy też zobaczymy uśrednione 10%, a może nawet 36% więcej klatek w grach? Czy może różnica będzie taka jak żadna? Czas to sprawdzić. Z tej strony Paweł, a to oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG -Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz, otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje twoją wersję systemu, ale także pozwoli ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Dopiero co skończyłem i opublikowałem obszerną recenzję niesamowicie ciekawego, małego laptopa z zbudowanym kontrolerem do gier zwanego GPD Win Max 2, a tu pojawia się informacja, jakoby wszystkie Ryzeny z ostatnich 5 lat znacząco zyskiwały na wydajności. Można by było pomyśleć, no fajnie, że po aktualizacji Windows procesory AMD będą miały teraz wyższą wydajność w grach, Dzięki temu czerwoni znacząco zyskają w oczach użytkowników. Może to wpłynąć na przyszły wybór procesora. W końcu użytkownicy AMD mają czym się cieszyć, a właściciele Inteli no niestety mają jedynie same powody do strachu i obaw. Kto jest w temacie, ten wie, że 13 i 14 generacja procesorów Intel okazała się być wadliwa. Problem ze zbyt wysokimi napięciami oraz utlenianiem na powierzchni procesora doprowadza nie tylko do problemów ze stabilnością, ale procesory te zwyczajnie umierają już po kilku miesiącach. W ciągu ostatniego roku wartość akcji AMD wzrosła ze 105 do 150 dolarów, a Intel spadł z blisko 50 do marnych 20 i szoruje po dnie. Jest to coś, co mnie naprawdę bardzo zastanawia. Jaki procesor wybierzesz następnym razem, gdy przyjdzie ci kupić na przykład nowego laptopa, lub gdy będziesz składać komputer desktopowy? Będzie to Intel czy AMD? Napisz w komentarzu, a my tymczasem przechodzimy do testu wydajności. Rozpocznijmy od sprawdzenia przyrostu wydajności samego procesora. Tak więc aktualizacja systemu z wersji 23H2 na 24H2 w Cinebench R23 pozwoliła odnotować mało znaczący, bo niespełna, jednoprocentowy przyrost mocy obliczeniowej w zadaniach wielowątkowych. W przypadku obciążenia tylko jednego rdzenia widzimy poprawę wynoszącą 1,15%. W kompresji 7-Zip widzimy też nijaki, półprocentowy przyrost punktacji, dekompresja, Wypada ciutkę lepiej, ale to wciąż nie to, na co sam osobiście liczyłem. Mamy tu zaledwie 0,65% wyższą wydajność. Wzrost wydajności w programach jest taki jak żaden, ale technicznie rzecz biorąc, mowa była tylko o tym, że aktualizacja systemu ma wpływ tylko i wyłącznie na gaming. Tak więc sprawdźmy, czy na mobilnym Zen 4 rzeczywiście cokolwiek nam to daje. Jeśli miło wspominacie Dead Space, to na pewno zechcecie pograć w Callisto Protocol, zwłaszcza, że można było ją zgarnąć za darmożkę na Epiku. Ja planuję ją ograć, dlatego testy tej gry tutaj wykonałem. Przed aktualizacją mieliśmy 49,7 fps w 800p i 32,3 w 1200p. Po aktualizacji osiągamy, uwaga, 49,9 oraz 32,4 jest to oczywiście średnia z pięciu przylotów benchmarku i mamy co? Mniej niż 0,5% wzrostu? Nie tego się spodziewałem, ale może gra jednak coś jest nie teges. Przejdźmy w takim razie do Assassin's Creed Valhalla, bo w końcu była to po części sponsorowana gra przez AMD. I jak wielu z Was wie, jest to produkcja, która sporo wymaga od procesora. Wcześniej mieliśmy 74,4 klatki w rozdzielczości 800p i równe 58 w 1200p. Przejście na nowszą wersję Windowsa, zgodnie z teorią, czymś tam poskutkowało i na obydwu rozdzielczościach w 24H2 widzimy, uwaga, 0,5% więcej klatek. Teraz zerknijmy na to, jak aktualizacja systemu wpływa na jedną z najnowszych i największych produkcji tego roku. Black Myth Wukong jest doprawdy bardzo, bardzo ciężkie do uciągnięcia nawet na desktopie, ale GPD Win Max 2 też sobie z nim jakoś radzi. Co prawda na ustawieniach niskich i z TSR, ale z wysokimi teksturami oraz z wyłączonym generatorem klatek. Poprzednio mieliśmy 74,4 klatki na sekundę w 800p oraz niewiele mniej, bo 67,6 w 1200p. Update przyczynił się do mało znaczącego wzrostu. Tu również mamy marne 0,5% więcej w 800p i nawet trochę mniej na 1200p. Tym samym uważam, że nie ma sensu męczyć tematu dalej, bo trend jest już dość oczywisty. No i co zrobić? Jak sami wiecie, nadzieja umiera jako ostatnia. Za to liczy się fakt, że zweryfikowaliśmy obietnice AMD i owszem, są może one prawdziwe w przypadku najnowszych procesorów opartych o architekturę Z5. Ale w przypadku mobilnego 8840U, bazującego tutaj na Zen4, aktualizacja systemu Windows do wersji 24H2 robi tyle co nic, a ta drobna różnica może wynikać z innych, pomniejszych usprawnień systemu. Uważam jednak, że warto było to sprawdzić i upewnić się, jak to wygląda w rzeczywistości. Jeśli się ze mną zgadzasz, kliknij łapkę i zostaw komentarz. Do następnego.